Siema! Dzisiaj na kanale miał pojawić się trochę inny odcinek, ale ze względu na to, że wczoraj miał miejsce Titan Tuesday, na którym zagrałem kilka fajnych partii, to stwierdziłem, że pokażę wam dwie z moich wczorajszych rozgrywek, ponieważ może nie były to, wiecie, najpiękniejsze partie w moim życiu, ale na pewno były jednymi z najbardziej takich satysfakcjonujących, ponieważ zrobiłem kombinację. Które były bardzo mocno w stylu tala, także zachęcam do oglądania. Mam nadzieję, że filmik będzie Wam się podobał. Dodam jedynie, że yy, pojutrze już. Zaczyna się turniej w Czechach. Także, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, jeżeli nie będzie problemów, czy to z internetem, czy to z dojazdem, to już pojutrze wieczorem pojawi się analiza pierwszej partii e, z mojego turnieju. Także, oczywiście, śledźcie i trzymajcie kciuki, ponieważ ja uważam, że jeżeli będę grać w taki sposób, w jaki grałem na przykład wczoraj, albo w taki sposób, w jaki gram ostatnio, no to Mistrz Fide jest jak najbardziej w zasięgu i moim zdaniem jest coraz bliżej. E, także, lecimy. Pierwsza partia, którą chciałem wam pokazać, jest. Partia z zawodnikiem o rankingu 2523. Co ciekawe, zrobiłem to, co robi Gotham Chess, a mianowicie jeden z widzów zrobił dla mnie wtyczkę, dzięki której nie wiedziałem z kim gram, jaki ta osoba ma ranking. No, i wiecie, to sprawia, że po prostu gram w szachy. Nie myśląc o tym, że gram z zawodnikiem 2900, to fajnie by było zremisować, po prostu sobie gram. Tutaj okazało się, że był to zawodnik 2500. Dowiedziałem się po partii. No i zobaczmy, co się stało, bo nastąpiło E4, C5, skoczek F3, skoczek C6. I jak oglądacie mój kanał, to wiecie, że w tej pozycji akurat bardzo lubię zagrać posunięcie P4. Jest to Wing Gambit i jedna z głównych pozycji, która może powstać. To jest bicie, D4 D5 bicie, bicie, C4 bicie, bicie. I Hetman A5. To jest pozycja, która, którą komputer ocenia jako całkiem równą. No i to jest ciekawe, bo grałem z zawodnikiem, który wiecie, no ma ranking 2500, ale już sam ten ruch jest zejściem z teorii. Więc bardzo często ludzie się już tutaj gubią, a dodatkowo jeszcze w tym momencie ja lubię zagrać boczniaka a mianowicie zagrać ruch wieża B1. Święcę figurę już w ósmym posunięciu, natomiast idea jest taka, że jeżeli przeciwnik zbije, ja gram goniec D2 i teraz oponent musi bardzo mocno uważać, ponieważ ja gram D5, no i jeżeli na przykład przeciwnik zagrałby skoczek B8, to ta pozycja już dla niego jest przegrana program Hetman C2, bronię tego pionka, atakuje tego gońca, a jak goniec się przesunie, gramy goniec D5 i jak przeciwnik zbije, gramy Hetman C8 mat. A jak nie zbije, i tak ten mat grozi, jest bardzo ciężko tutaj przeciwnikowi wykonywać jakieś posunięcia. Na przykład po ruchu skoczek A6 możemy po prostu zbić, zbić, zbić wieżą i tak dalej, i tak dalej. Także to jest nieważne, ponieważ przeciwnik zagrał znowu najlepszy ruch, jaki jest w tej pozycji, czyli E6. Oddaję z powrotem tę figurę. No i przechodzimy do pozycji, która wygląda w ten sposób. Mam dwa pionki mniej, ale mam coś, co w szachach nazywamy inicjatywą. Mam wieżę na otwartej linii. Mam gońca, który zaraz będzie mógł sobie gdzieś wyjść. Mój hetman zaraz będzie mógł gdzieś wyjść. Także zagrałem goniec C4. No i teraz trzeba grać z takim powiedzmy to, co chcę robić. To chce grać agresywnie. Nie chcę grać spokojnych ruchów. Więc tutaj jeszcze zrobiłem roszadę. Koniec E7. No i teraz gram skoczek E5. Atakuję tego pionka, i jak przeciwnik zrobi roszadę, co, z czego się spodziewałem, no to ja po prostu odbijam jednego pionka. No i znowu mam pionka mniej, ale wszystkie moje figury już są w grze. Natomiast przeciwnik zagrał ruch Hetman C5. Ruch, który atakuje mojego skoczka. Jak skoczek odejdzie, to stracę tego końca, więc wydaje się, że no trzeba tego skoczka obronić. Natomiast ja zdecydowałem, że gramy agresywnie, i w tym momencie policzyłem kilka ruchów do przodu. I okazało się, że policzyłem to całkiem dobrze, ponieważ zdecydowałem się, pomimo tego, że mam dwa pionki mniej, poświęcić figurę. I zbiłem pionka na C6. Oczywiście, o ile bicie na C6 tutaj jest słabe, ponieważ pogoniec B5, pyk, pyk, po prostu mam wygraną pozycję, mam hetmana w zamian za gońca skoczka i, i jednego pionka. Natomiast problem jest taki, co przeciwnik ma, znaczy co ja zrobię, jeżeli oponent zdecyduje się zbić na C4. Mój plan był taki, że bije na E7. Jeśli teraz przeciwnik zdecydowałby się zbić. To to, co ja policzyłem, to to, że daje szacha, przeciwnik musi odejść tutaj, ja gram hetman D6, grozi przeciwnikowi mat, następuje skoczek D5, to wszystko w partii nie nastąpiło, no i tutaj akurat komputer mówi, że dokładniejsze jest wieża D1, ja chciałem zagrać wieża C1. I wiecie, no jest dość dużo problemów, bo ta wieża kiedyś wejdzie, e, zaraz tutaj mogę się decydować na jakieś poświęcenia, grozi Hetman C6, bla 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 bla. Więc to wszystko policzyłem, natomiast przeciwnik zagrał tutaj goniec A6 i zdałem sobie sprawę z tego, że jest to ruch, który niestety ale przeoczyłem, ponieważ jeżeli przeciwnik nie zro... znaczy jeżeli ja nic nie zrobię, to przeciwnik zbije tutaj, ale zbije z szachem, nie? Czyli po czymś takim następuje bicie, bicie, bicie. No i jak ja odbiję, zostaje koniec końców zwierząt mniej. Także co muszę robić? Muszę grać cały czas z werwą. Hetman F3 atakuje przeciwnikowi wieżę, i cały czas ten król może zbić e, skoczka. Natomiast, jeżeli oponent by się na to zdecydował, to tutaj pogoniec B4, król D7, wieża wchodzi do ataku. I pomimo tego, że jestem figurę do tyłu, no to ten król nie ma się gdzie znaleźć. O skoczek D5, Hetman F7 muszę tutaj wygrać. Także przeciwnik zdecydował się w tym momencie po prostu odejść wieżą. Nastąpiło wieża D8, ale teraz wprowadzam kolejną figurę do gry. Materialnie jestem cały czas pionka do, do tyłu, jego król zawsze będzie mógł tego skoczka zbić. Wydaje się, że ten skoczek nie wychodzi, ponieważ grozi bicie tutaj, grozi bicie tego skoczka. Ale prawda jest taka, że dzięki temu, że moje wszystkie figury uczestniczą w ataku, a jego wieża na H8 nie robi nic, no to mam tutaj przemagę. Przeciwnik zagrał Hetman E4. Oczywiście nie chcę wymieniać, także zagrałem Hetman A3. Cały czas wydaje się, że przeciwnik może zbić to. Ale prawda jest taka, że po tym biciu, jak nastąpi ruch typu wieża B8, no to przeciwnik będzie mieć kłopoty. Jak nastąpi ruch typu skoczek C6, z groźbą mata, przeciwnik będzie miał kłopoty. Dlatego oponent zagrał goniec B7, zagroził mi matem, więc przed nim się obroniłem. Nastąpiło Hetman D4. Przeciwnik się cofnął, no ale teraz po prostu wzmacniam nacisk na to pole. I problem dla niego jest taki, że nie wiadomo, jakie on ma ruchy wykonywać. Komputer mówi, że pomimo tego, że jest pionek mniej, to ja tutaj jestem plus dwa. Bo mojej inicjatywy jest bardzo, bardzo dużo, i to jest partia, która jest bardzo satysfakcjonująca właśnie z tego względu, że ja tutaj cały czas atakuję. Ja nie boję się, ja nie martwię się o to, że wiecie, przeciwnik tutaj wygra ze mną w końcówce, tylko ja chcę to wyjaśnić jak najszybciej. Co więcej, zobaczcie, co się dzieje na zegarze: przeciwnik ma tylko dwie sekundy. Plus jedna sekunda za każdy ruch. Natomiast ja mam prawie półtora minuty. Grałem szybko, grałem pewnie i to sprawiło, że przeciwnik miał masę problemów. Przeciwnik zagrał tutaj goniec D5, nie chciałem tego bić jeszcze. Dlatego zdecydowałem się wrócić po prostu gońcem. Teraz otworzyła się jedna wieża, jego król nadal nie ma co ze sobą zrobić, i żeby pokazać wam, jak smutna jest to pozycja dla przeciwnika, pierwsza linia komputera w tym momencie to jest goniec A8. Nie mam pojęcia dlaczego prawdopodobnie, żeby trochę więcej aktywności miał ten Hetman, natomiast przeciwnik zagrał inny cofający się ruch, a mianowicie skoczek G8. Cofa się, bo liczy na to, że jak ja na przykład to zbiję, przeciwnik zbije, to może ten król w jakiś sposób wyjdzie. Natomiast ja znowu zagrałem najlepiej skoczek D5. Hetman D5, zagrałem Hetman 7 Teraz już odzyskałem materiał, i nawet jeżeli przeciwnik zdecyduje się coś powymieniać, no to ja powinienem wyjść na tym dobrze. Dlatego przeciwnik zagrał Hetman D4, ale problem dla przeciwnika w tym momencie jest taki, że jeżeli ja to zbiję, zbiję, to na końcu mam piękny ruch, a mianowicie goniec C3. I przeciwnik jeszcze tutaj zagrał E5, ale nie czekał nawet na to, aż ja zbiję wieżę, tylko po prostu się poddał. Także w tej partii od tego momentu. Od momentu Hetman C5, co następuje w 14 ruchu, kolejne 12 ruchów, 12-13 ruchów ja atakowałem przeciwnika, no i w pewnym momencie on się tutaj posypał. Dodam jedynie tak z przyzwoitości, że po ruchu Hetman F3 przeciwnik miał jedno posunięcie, które ratuje mu partię. Musiał tutaj zagrać Hetman E4, żeby. Z... Prze, jakby przełamać tę komunikację pomiędzy Hetmanem i nie mam nic lepszego niż zagranie w ten sposób. Tutaj tutaj miałbym jakoś mniej, nadal ten król jest osłabiony, ale ten skoczek nie bardzo ma jak wyjść. Natomiast gdy przeciwnik zagrał ta 8, od tego momentu mam już przewagę zarówno taką praktyczną, jak i komputerową. I druga partia, w której również działo się bardzo dużo, to partia z CMM potem się okazało ranking 2452, jako że teraz ja już jestem powiedzmy 2600 Byłem 2700, ale parę dni temu szachy doprowadziły mnie prawie do płaczu, bo chciałem się odbić i straciłem ze 100 oczek. I teraz dopiero wracam. No i mierzyłem się z takim zawodnikiem. Zagrałem D4, ja zagrałem D5, C4 no i E5. Znowu, gram agresywnie, nie wiem, czy w taki sposób, czy będę tego typu debiuty grał na turnieju w Czechach, bo to jest zawsze ten problem, że ktoś może się przygotować. Ale tutaj na Titan Newsjach lubię poddymić. Także nastąpiło D4, oddaję jednego pionka. Jest to kontr Gambit Albina i chodzi o to, że ten pionek jest dla przeciwnika y, bardzo problematyczny. Tutaj jest bardzo znana pułapka, którą mogę Wam pokazać, a mianowicie po ruchu E3 praktycznie wygrywamy, ponieważ goniec b 4 goniec D2, bicie, tracimy figurę, ale po ruchu E bije F6, zauważcie, oponent nie może odbić, bo zdobędziemy Hetmana, król E2 i tutaj, co ciekawe, trzeba dorobić skoczka z szachem i po biciu jest goniec G4. Puławka, którą zna praktycznie każdy szachista, dlatego nikt się na to nie łapie, ale zawsze dobrze jest tego typu warianty znać. Przeciwnik zagrał A3, ja zagrałem A5, skoczek F3, skoczek C6, no i tutaj przeciwnik zdecydował się trochę zejść z teorii, a mianowicie zagrał posunięcie goniec F4. On po prostu chce tego pionka bronić i być może kiedyś zagra sobie posunięcie E3. Zagrałem więc skoczek E7, goniec poszedł na G3, więc atakuję tego pionka. Nastąpiło skoczek D2, i chciałem zagrać Hetman E7. Ale zobaczyłem, że po Hetmane 7 skoczek B3 mogę stracić tego pionka, więc nie bardzo chciałem tak zagrać. Zagrałem najpierw A4, to jest jedna z idei pchnięcia tego pionka, że kiedyś zagramy A4 i ograniczamy skoczka przeciwnika. Nastąpiło H4, Hetmane 7. No i tutaj zastawiłem taką małą pułapkę na przeciwnika. Nie liczyłem, że to się uda, ale o to chodzi w szachach, że gramy ruchy, które zastawiają trochę pułapki, a przy okazji są sensownymi ruchami, ponieważ skoro przeciwnik zagrał H4. To prawdopodobnie będzie chciał zagrać H5. I gdyby tutaj oponent zdecydował się na to posunięcie, to ja miałem przygotowane bicie, i teraz oponent mógłby, wydawałoby się, zdobyć tego pionka. Ponieważ może zagrać tutaj, tutaj i tutaj. Tylko dzięki temu, że jest Hetman i patrzy na króla, to można dać takiego mata. Więc tego typu rzeczy trzeba widzieć. Ja widziałem, przeciwnik również widział tak, że nastąpiło skoczek E4. Zdecydowałem się zagrać jeszcze goniec F5, żeby zapytać, gdzie ten skoczek ma iść. Znowu, gdyby przeciwnik stwierdził, ok, to wracam, to ja znowu biję i cały czas... Ten mat będzie groził, więc odbiłbym materiał i byłoby spoko. Przeciwnik jednak zagrał skoczek G5. Ja więc tego skoczka przegoniłem, nastąpiło skoczek H3. Zdecydowałem się tutaj zbić. Nastąpiło bicie, bicie i przeciwnik zbił na D4. I tutaj zrobiłem coś złego i nad tym będę musiał popracować, bo wi widzę to bardzo często w swoich partiach, że zapominam o ruchach, o których wcześniej widziałem. No bo tutaj mam wygraną pozycję. Bo mogę zagrać skoczek D3, zderoszować tego króla i jak król sobie odejdzie, komputer mówi, że najlepszym ruchem jest w ogóle skoczek B4, żeby grozić widełkami i ruchem wieża D8. Ale wiecie, nawet gdybym ja tego nie widział, gdybym ja sobie wrócił skoczkiem, to nadal i tak jest ok, bo grozi skoczek B5, skoc... wieża B 8 ja po prostu tego nie zauważyłem, bo ja miałem coś takiego, że o kurczę, postawiłem pionka, ale lipa, jeszcze atakuje mi skoczka. Jajajajajajajaj. Nie można w ten sposób grać. Pomyłka, ja zagrałem po prostu F6, żeby tego Pionka wesprzeć, tego skoczka wesprzeć Pionkiem, nastąpiło bicie, bicie, no i tutaj Hetman D5. I już tutaj zacząłem widzieć rzeczy, które mogą sprawić, że partię wygram, ponieważ zagrałem C6, przeciwnik się cofnął, a ja prawie, że na Primówie zagrałem ruch wieża D8. I liczyłem na to, że przeciwnik zbije, bo wydaje się, że może on zbić figurę. Ale ja tutaj mógłbym poświęcić Hetmana i zamatować przeciwnika. Pomimo tego, że mam hetmana mniej... Hetmana i skoczka mniej, to przez to, że król jest w centrum, mogę przeciwnikowi dać mata. Przeciwnik tutaj nie wpadł w moją pułapkę, zagrał ruch E4. No i teraz znowu, wydaje się, że muszę odejść gońcem, ale ja tutaj znalazłem najlepszy ruch pozycji, ponieważ zagrałem Hetman D7. Dalej nie można tego bić, pogrozi mat. Po ruchu wieża D1 policzyłem, że jak zbiję, 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 zbiję i zbije, no to mamy już równowagę materialną, a ja mam parę gońców w końcówce, więc byłoby spoko. Więc przeciwnik znowu zagrał ruch, który wydawał mi się sensowny, a Mianowicie goniec E2, jadałem szacha, przeciwnik odszedł. No, i tutaj nie popisałem się po raz kolejny. Mówię, te partie nie były idealne pod takim względem komputerowym. Popełniałem błędy, ale jestem tylko człowiekiem. Wbrew pozorom, i tutaj to, co powinienem zrobić, to Hetman B2. Po prostu zbić tego pionka, wykorzystać fakt, że wisi wieża, jest ona niebroniona. I nie wiem, po ruchu wieża na D1 mogę nawet to zbić, mogę po prostu wrócić gońcem, nie powinno nic złego się dziać. Natomiast ja tym gońcem wróciłem od razu. Zostawiłem sobie to powiedzmy na później, ale to pozwala przeciwnikowi mnie dość mocno atakować, ponieważ następuje szach. Ja zagrałem goniec F7, następuje kolejny szach, zagrałem goniec E7 i wydawało mi się, że przeciwnik może zbić na G7. To znaczy to, co ja chciałem osiągnąć, to taka pozycja, gdzie przeciwnik ma 3 pionki więcej, ale jak się tak zastanowicie, ja mam parę gońców, jego król może być osłabiony, moja jedna wieża patrzy, moja druga wieża patrzy, mój goniec patrzy. Czy to jest obiektywnie dobre? Komputer mówi, że białe mają delikatną przewagę, ale nie jest to przewaga wiecie, typu plus 3, to jest raczej przewaga plus pół. A mam trzy pionki mniej, więc inicjatywę jakąś tam mam. Natomiast przeciwnik mnie zaskoczył, bo zagrał ruch goniec H5. Jemu chodziło o to, że jeżeli ja to zbiję, to przeciwnik to bije i mój król będzie zdaroszowany. Będę dostawał kolejne szachy i lipa. Natomiast ja tutaj zagrałem kolejny raz w życiu genialną roszadę. Ponieważ zrobiłem roszadę, i teraz okazuje się, że jego Hetman jest trochę przeciążony. Jak nastąpi bicie, ja gram tutaj, no i jest spoko. Teraz już nie mam jakiejś dużej straty materialnej. Moje wszystkie figury atakują Przeciwnego Króla. Dosłownie grozi Hetman D1 z matem, ponieważ po odbiciu, odbiciu jest mat. Także widzicie, cały czas gram na tak zwaną inicjatywę. A jak Przeciwnik zbiłby tutaj, to ja po prostu odbijam wieżą, i znowu mogę nawet dublować się po linii F. Dlatego Przeciwnik. Zagrał wydawałoby się sensowny ruch, czyli wieża D1. Ale to był ruch, który mi śmierdział. Nie będę was okłamywać. To jest taki ruch, który dostajecie i coś wam w nim nie pasuje. I wziąłem, i policzyłem wariant, i okazuje się, że w tym momencie wygrywam partię znowu. Kombinacja, która jest dość mocno satysfakcjonująca, ponieważ zawiera poświęcenie Hetmana. Nie jest ona jakaś super, jakaś super trudna, prawdopodobnie wielu z Was zatrzymało filmik i zobaczyło tego kombosa. Natomiast bardzo fajnie jest coś takiego zrobić podczas partii, ponieważ zaczynam od ruchu goniec C4. Przeciwnik musi odejść na G1, ale teraz mogę poświęcić swojego Hetmana ponieważ na końcu jest ruch goniec D6 i po biciu, biciu, jak policzymy materiał, przeciwnik ma jednego pionka, ale ja mam za to jednego gońca, także wiecie, poza tym jeszcze te, te pionki mu spadają, także reszta tej partii to było wybijanie pionków przeciwnika i w pewnym momencie zdecydowałem się zacząć pchać swojego pionka. no i reszta tej partii nie ma jakiegoś wielkiego znaczenia, przeciwnik oddał materiał, ja złapałem tego skoczka i przeciwnik się poddał, także całkiem ładne partie, yy, które sprawiły, że wiecie, no tak, się w okolicach 2650 znowu, także jestem troszeczkę od rekordu. Brakuje mi 50 oczek, ale z drugiej strony, przynajmniej z tymi zawodnikami 2400, 2500, jestem w stanie wygrywać i wygrywam z nimi regularnie, co nie zawsze się zdarzało. Także mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Tak jak mówiłem, za dwa dni pojawi się już analiza turnieju z Czech. Runda jest o 15, więc prawdopodobnie koło 21, analiza już się pojawi, no i prawdopodobnie będę grać z niżej notowanym rywalem, ale. To też się zobaczy. Także istnieje szansa, że jeżeli będę mieć dobry turniej, to zostanę mistrzem FIDE już za tydzień. Ale realnie patrząc, będzie o to ciężko, no bo trzeba grać dużo dobrych partii, nie popełniać błędów. A niestety te błędy jeszcze mi się zdarzają, no bo mam tylko 200 Także trzymajcie się cieplutko, trzymajcie za mnie kciuki i do usłyszenia następnym razem. Elo.